Witajcie w Kuchni Kwasiora, kolejny odcinek z cyklu dania przetrwania. Dziś chciałbym uraczyć Was rosołem przetrwania. Czym on się różni od wersji klasycznej? Będę mówił to na bieżąco. A dlaczego rosołem? Ano dlatego, że już Neandertalczycy kopali ziemię w ziemi dziury, wykładali je skórami i tam wkładali warzywa, mięsiwo, wrzucali gorące kamienie, gotując w ten sposób swego rodzaju rosół. Rosół znany jest i ceniony na całym świecie. Japońskie rameny, francuskie konsumé, amerykańskie brothy, polskie rosoły w końcu. Rosół ma właściwości prozdrowotne. Rosół pomaga na odporność. Rosół, co ważne, bardzo rozgrzewa, ten rosół taki też będzie, i podnosi morale. Także rosół jest niezbędną zupą w przypadku trudnych czasów. Ale nie tylko, bo przecież robiąc sobie rosół przetrwania, możemy po prostu traktować go jako zupę awaryjną, gdy nie ma czasu na gotowanie, chęci i tak dalej. Sięgamy po taki rosół, pyk, otwieramy i możemy się już nim raczyć. No i teraz co będziemy do niego potrzebować? Zacznijmy od mięsiwa klasycznie. Ja wybrałem skrzydełka z kurczaka. A dlaczego? Ano dlatego, że gotują się one najszybciej, mniej więcej czas gotowania podobny jest z czasem gotowania warzyw, więc wszystko tutaj będzie grało. Możemy też do tego dodać odrobinę wołowiny, ale proponuję, aby ona była naprawdę wtedy już w małych kawałkach. Dalej. Pietruszka, marchew oraz seler. Pamiętajmy, że do wywarów typu rosół staramy się używać najlepszej, najwyższej jakości ekologicznych warzyw, bo wygotowujemy z nich wszystko to, co cenne. Jeśli warzywa będą złej jakości, miały w sobie masę pestycydów i innych świństw, to wszystko przedostanie się do naszego rosołu. Składniki opcjonalne, choć moim zdaniem obowiązkowe w rosole przetrwania, a są to suszone warzywa, imbir, chili oraz curry. I te trzy rzeczy są bardzo potrzebne, ponieważ mają właściwości rozgrzewające, pomagają wzmacniać naszą odporność oraz walczyć z chorobami. Dodatkowo curry daje piękny kolor. Z przypraw natomiast ja wybieram wawrzyn, goździk, czarny pieprz, ziele angielskie, lubczyk oraz obowiązkowo do rosołu, jak i innych zup, leśne licho. Przyprawa do kupienia jest na kuchniakwasiora.com. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy po te i inne cuda. Jeśli zaś nie macie leśnego licha na podorędziu, to też żaden problem. Po prostu go pomińcie, zastąpcie go moją gotową mieszanką bądź swoją, no bo przecież wiadomo, że w większości polskich domów każdy ma swoją recepturę na rosół. I co też ważne, robiąc weki przetrwania, nie cudujmy, nie wydziwajmy. Róbmy dania o takich smakach, do których jesteśmy przyzwyczajeni z dzieciństwa, z życia, do których nasze organizmy są przyzwyczajone. Więc nie szalejemy. Leśne licho zaś polecam dodawać do przypraw, ponieważ ma ono smak piąty umami i stanowi niesamowity dosmaczacz do zup po prostu. No i dobrze, możemy zaczynać od naładowania słoików, no bo koncepcja tego dania jest taka, że każdy z tych słoików jest miniaturowym garnkiem, więc wszystkie te ingrediencje muszą się tu znaleźć w równych proporcjach, w równych na każdy słoik oczywiście. I teraz mogą być takie 0,9. To jest najmniejszy słoik, do jakiego w ogóle warto podchodzić. Takie większe, bądź jeśli mamy dużo twarzy do wyżywienia, robimy weki przetrwania w takich wielkich rosoły przetrwania. Ale pamiętajmy, że taki słój duży musi mieć możliwość w całości znaleźć się pod wodą i gotować w garnku. To też trzeba dysponować takim dużym garnkiem. No i dobrze, zacznijmy od kurczaka, ponieważ w drobiu mogą być bakterie zagrażające życiu człowieka. Należy tutaj utrzymać poziom higieny na wysokim poziomie, więc poukładam kurczaki do słojów, zobaczymy ile ich wyjdzie, potem umyję ręce i przystąpię do dalszych czynności. Kurczak, jak widzicie, znajduje się już w słojach. Ja pozwoliłem sobie zacząć kroić pietruszkę. Imbir należy obrać, również pokroić, chili jednakowoż. Pamiętajmy jednak o tym, aby te kawałki nie były za cienkie, co by te warzywa nie rozpadły się zbytnio podczas tyndalizacji.
Chili jest już pokrojone, pozostałe składniki, jak widzicie, jednakowoż. Możemy teraz zacząć urozmaicać towarzystwo skrzydełką, które znajdują się w słoiku, ale nie ładujmy tego wszystkiego na zbyt dużo, ponieważ musi mieć miejsce na wodę, no bo przecież musi wygotować się z tego rosół. Ale rosół przetrwania od klasycznego domowego rosołu w garnku różni się też tym, że niejako będzie to kondensat rosołowy, taka wielka kostka rosołowa zamknięta w słoiku, bo będziemy mogli to otworzyć i się tym raczyć, wtedy pokrzepimy się mocno, ale możemy też to rozcieńczać w proporcji 1 do 1, 1 do 2, wciąż uzyskując smaczną, zdrową zupę. Także cóż, czy przyprawy, czy warzywa, kolejność jest już obojętna, ja zacznę od przypraw. Tylko jakoś muszę sobie to poukładać wszystko. Ale dobrze, damy radę, damy radę. Tak przyglądam się temu i aż cały się cieszę, no bo spójrzcie tylko sami na tą fuzję kolorów. Czyż te słoiki nie wyglądają już teraz pięknie, a aromaty, które mnie to atakują, są po prostu zniewalające. Czuć bardzo dobrze imbir, chili, curry, leśne licho, a w tle warzywa, więc będzie fantastyczny rosół. Można zatem słoje zalewać wodą, ale nim to zrobimy, chciałbym zdradzić Wam, tak po znajomości, mega patent, jak podkręcić smak rosołu. Będziemy potrzebować sos Worcester, łyżka na taki słoik 0,9 oraz ocet, również łyżka na słoik 0,9. To jest ocet z kombuchy, używajcie takich octów, jakie najbardziej lubicie. A zatem zaczynamy od octu. Teraz mając baczenie, aby gwinty były czyste, ale w tym wypadku to akurat nie jest problem, zamykamy słoje. I teraz jeśli nakrętka nam się przekręca, nie nadaje się ona do użytku. Należy ją odrzucić i zastąpić nową, mając pewność, że całość jest szczelnie zamknięta. Szejkujemy słoje po to, aby sprawdzić, że nakrętka jest szczelna i aby przyprawy wymieszały się z wodą. Ależ to ładnie wygląda. Tak przygotowane cuda wynosimy teraz do procesu tyndalizacji bądź pasteryzacji. Co to jest? Mówię o tym na innych filmach, ale aby ten był kompletny, pozwólcie, że powtórzę raz jeszcze. Proces tyndalizacji jest to sposób utrwalania, konserwowania żywności. Polega on na trzykrotnym gotowaniu. Garnek, na dole ściereczka, układamy słoiki, tak, co by nie obijały się o siebie podczas gotowania. Zalewamy wodą tak, aby cała zawartość słoja znalazła się pod wodą i doprowadzamy do wrzenia, gotujemy.
Dnia pierwszego gotujemy 90 minut, upewniając się, że wszystkie bakterie, jakie mogą tutaj się znajdować, są zabite. Dnia drugiego gotujemy całość również 90 minut, upewniając się, że przetrwalniki bakterii, które mogą tutaj się znajdować, także usuniemy. I dnia trzeciego gotujemy sól przez 45 minut do godziny, aby upewnić się, że na pewno wszystko będzie dobrze. Tak przygotowane weki będziecie mogli zobaczyć za 3 dni. Do zobaczenia. Witajcie po 3 dniach. Rosół, jak widać, jest już gotowy i zamknięty w czasie. Smak i zapach zaraz będziemy testować, ale wygląd, odsłonię Wam słoneczko. Spójrzcie, jak one się pięknie mienią, niczym sztaby żywego złota. Kilka spraw technicznych, zanim otworzymy słoik. Piękny, klarowny. Ale jaka jest różnica kolejna między rosołem przetrwania a rosołem klasycznym? Podczas gotowania rosołu klasycznego wydobywają się szumy, które zbieramy i odrzucamy. Tutaj nie mamy takiej możliwości, te szumy zbierają się również, ale opadają na dno. Jeśli chodzi o szumy, to jest nic innego jak białka proste, albuminy, globuliny. Białka, które rozpuszczają się w wodzie i podczas obróbki termicznej z tej wody wydobywają się w postaci takich szumów właśnie. Ale to jest szalenie pożyteczna, pożywna i zdrowa dla człowieka rzecz, ponieważ krótkie łańcuchy peptydowe tych białek powodują, że one mają bardzo dobrą wchłanialność. Więc jeśli chodzi o sprawy takie estetyczne, no to faktycznie tych szumów się pozbywamy. Ale jeśli chodzi o sprawy przetrwania zdrowotne i o to, aby się mocno pokrzepić, to te szumy absolutnie powinny zostać. Także wszystko jest w porządku. No to co, otwieramy? Otwieramy, a jak? Trochę się nagadałem. Uwaga! Pietruszka, chili, imbir, licho, przyprawy, curry i ja, no nie wierzę! Dobra. Dziwicie się mojej reakcji? Zróbcie ten rosół. Wydaje mi się, że u Was będzie bardzo podobna. Wow, pomimo, że już troszeczkę ostygł, to wciąż czuć jego rozgrzewające moce. Czuć po prostu zdrowie w tej zupie. Piękny wygląd, wspaniały smak. Także cóż, aha, jeśli chcielibyście podać w domu rosół przetrwania bez tych tutaj szumów, to po prostu przecedźcie go przez drobne sitko lub tak jak ja, pomalutku zlewajcie ze słoja, choć, tak jak mówiłem, to jest szalenie zdrowe, szczególnie dla dzieciaków. A więc cóż, przyjaciele, róbcie sobie rosół przetrwania w domowych zaciszach, póki jest czas, no bo z dużym rosołem klasycznym to duży ambaras, żeby go zasłoikować, trzeba to wszystko ugotować, potem odcedzić mięso, odcedzić warzywa, rozdrobnić, pokroić, poupychać do słoików, zalać tym rosołem, to się pochlapie, to się ubrudzi, pozamykać i wtedy gotować. A tutaj pyk, 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 surowe rzeczy wsadzamy, zalewamy, zakręcamy i mamy na trudne czasy, bo wiewiórki się nie mylą, warto robić zapasy. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!